Witajcie, kochani. Nie miałem w planach nagrywać dzisiaj filmu, ale przeglądałem sobie internety swoim zwyczajem i przepraszam, i natrafiłem na coś, kochani, w takiej grupie sprzedażowej, że mi się po prostu oczy otworzyły jak 5 zł i zrobiłem screena i muszę wam to pokazać. Ja się śmieję, ale to, co wam pokażę, nie jest w ogóle śmieszne. To jest takie głupio śmieszne, wiecie, ale nad takimi rzeczami to trzeba naprawdę zapłakać, ubolewać i modlić się, aby Pan Bóg dał ludziom rozum. Pokażę wam screena, zrobiłem screena z tej grupy sprzedażowej. Nie zamazałem tam imienia, nazwiska i awatara, bo ten screen był na telefonie i jest tak niewyraźnie zrobione, że nie widać, kto to opublikował. I też nie o to mi chodzi, aby wytykać palcem jakiegoś Krzysia, Stasia czy Małgosię, tylko po prostu chcę wam pokazać, co ludzie robią, co człowiek może zrobić i co robi. A gdyby było widać oczywiście tam imię, nazwisko, to ja bym to zamazał. Zawsze to powtarzam, że nie należy osobiście kogoś atakować i sprawiać, że na przykład przez czyjś film albo przez czyjeś słowa ten człowiek zostanie gdzieś tam na pliwy zaatakowany, co on to wyrabia. A wiem, że niektórzy właśnie w ten sposób nagrywają swoje filmy, robią show i właśnie powodują, że drugi człowiek ma nieprzyjemności. To tak na marginesie. Więc moi kochani, złapcie się krzeseł czy foteli, żeby się nie pospadali. Już wam pokazuję, o co chodzi. Nie wiem, jak to będzie u was widać, ten screen. To jest, widzicie, grupa domowa wyprzedaż. I co jest na tym screenie? Na tym screenie, na obskurnej ścianie, przyklejone obskurną jakąś taśmą roboczą do tej ściany, wiszą na obskurnych kartkach paskudne malowidła przedstawiające ukrzyżowanego Chrystusa. To tyle wam powiem. Co tu widać? Jak się przyjrzycie, to zobaczycie. Każdy z tych karykatur jest inna. W inny sposób namalowana, prawda? I tutaj tego nie widać, ale jak ja to oglądałem w wyraźnej wersji, to było po prostu brzydkie. To nie jest żadna sztuka, to było brzydkie. Bo my wiemy, że ludzie w różnych religiach, na przykład w takich jak katolicyzm, to malują obrazy, rzeźbią rzeźby, no i do tego się modlą, prawda? Ale niekiedy jest to po prostu ładnie zrobione, ładnie wyrzeźbione czy namalowane. Natomiast to jest brzydkie. To mówię od razu, to jest brzydkie. Na mój gust oczywiście, bo komuś się to może podobać. Ale nie o to chodzi. I teraz zobaczcie, bo teraz dopiero będzie najciekawsze, bo ja wam to przeczytam, bo nie wiem, czy widzicie, co tu jest napisane. Bo ważny jest też tekst i już wam czytam. Pan tutaj pisze tak. Aha, a tytuł ten główny to brzmi Znajdź swojego Jezuska. Tak brzmi. I cena 50 zł. Czyli 50 zł za takiego bohomaza. W moim mniemaniu oczywiście, bo jak mówię, gusta są różne, o gustach się nie dyskutuje, ale mi się to nie podoba, to jest dla mnie brzydkie. I teraz, kochani, dalej. Już wam czytam. Słuchajcie tego. Pan pisze tak. Ktoś zainteresowany, to nieprawda, że był jeden. I ty możesz ukrzyżować jednego. Podoba się, to napisz. Kochani,
Jeszcze raz wam to przeczytam, słuchajcie się. Przecież to jest po prostu niemożliwe. Jak można tak napisać dla człowieka wierzącego? Słuchajcie, ktoś zainteresowany. I teraz te słowa, słuchajcie. To nieprawda, że był jeden. Rozumiecie to? I ty możesz ukrzyżować jednego. Czujecie to? Ty sobie możesz kupić jakiegoś Jezuska, jak tu jest określone to, i sobie go ukrzyżować. I pan pisze, to nieprawda, że był jeden. No bo tu ich mamy ilu? 12, tak? 3, 6, 9, 12. Tu nie widać mojego komentarza, bo ja napisałem komentarz w stylu, krótki komentarz, ale bardzo ostry, bo zdenerwowałem się, naprawdę. I mówię, nie, tego nie przepuszczę. Wiele rzeczy przepuszczam, wiele herezji przepuszczam tym biednym ludziom, okłamanym, oszukanym, ale mówię, nie, takiego czegoś nie jestem w stanie po prostu przepuścić. I byłem gotów na to, że znowu, jak często to bywa, kiedy staję po stronie wiary, po stronie Boga, broniąc Słowa Bożego, to byłem gotów na to, że mnie ludzie oplują tam, wyzywają i powiedzą, co ja chcę od biednego artysty, który sobie piękne Jezuski maluje i chce je sprzedawać. Ale nie, nie stało się tak. Stało się wręcz odwrotnie. Ktoś tam, widziałem, polubił moją wypowiedź. Natomiast chciałem wrócić do tego postu poprzez te polubienia i już nie dało rady, czyli pan po prostu wycofał, według mnie, wycofał tą ofertę, bo nie umiał już tego znaleźć. Czyli komentarz zadziałał. A napisałem coś w stylu, że nie pamiętam dokładnie słowo w słowo, ale że jest to bluźnierstwo przeciwko Słowu Bożemu. Przepraszam. I dla twojej informacji, był jeden i jest tylko jeden. Heretyku. Dodałem to słowo heretyku, bo to, co on tutaj napisał, ten człowiek, to jest w czystej postaci herezja. To jest heretyk. I Słowo Boże mówi, że heretyka dwa razy należy biblijnie upomnieć, a potem już go po prostu pozostawić, bo z nimi nie ma co dyskutować, bo on po prostu taki człowiek, często, gęsto, kiedy jest w głębokim obłędzie i herezji, to z nim nie wytłumaczycie nic i nie dogadacie się. Logiczny sposób, więc Słowo Boże zezwala na to, żeby nie walczyć z takim człowiekiem, tylko po prostu go dwa razy upomnieć, aż dwa razy i po prostu pozostawić. W swojej głupocie i tempocie pozostawić takiego heretyka. Jak już dla swojego sumienia go po prostu upomnicie i pokażecie przed Bogiem, no, że po prostu nie pozwalacie na takie zachowania, to trzeba go zostawić. Dwa razy w zupełności wystarczy. Tutaj, jak widzimy, pomogło jeden raz, bo jeszcze tutaj tylko tak wspomnę, bo niektórzy wykucają się i dręczą heretyków i tak dalej, i nachodzą, i tłuką, i piszą privy, że są heretykami i tak dalej. Kochani, dwa razy wystarczy powiedzieć i zostawcie. Szkoda waszych nerwów. To nie jest to samo, co pytają się Pana Jezusa, Panie Jezu, Panie Boże, czy nauczycielu, czy jak go kto z was chce nazwać, bo jest to i Bóg, i Zbawiciel, i nasz Pan. No ale pytali się go, wtedy zwracano się do niego, nauczycielu na przykład, czy rabbi, ile razy według ciebie, czy ile razy mam przebaczyć swojemu bratu, czy aż 7 razy, nie? A Pan Jezus mówi, nie aż 7 razy, tylko aż 77 razy. To jest w przypadku przebaczania komuś, kto przyjdzie do was skruszony, prawda? I mówi, że ja zawinił, przepraszam cię, proszę cię o wybaczenie. I wy wtedy biblijnie powinniście wybaczyć, biblijnie. Natomiast te kłótnie, jak widzimy, nie mają sensu z heretykami i dwa razy trzeba takiego. Znaczy nie trzeba, można
upomnieć i zostawić. I kochani, co wy powiecie, co wy myślicie na ten temat? Jeżeli ktoś takie coś robi, to czy to jest po prostu ignorancja, że ten człowiek nie wie, co jest w Słowie Bożym, ale z drugiej strony zobaczcie, on wie, co on rysuje, on wie, co on narysował, wie, jak to nazwać, wie, jak to określić, wie, do jakiej grupy ludzi ma to trafić. I teraz ja nie wiem, czy ten człowiek to zrobił po prostu z własnej głupoty, czy po prostu z własnej ignorancji, niewiedzy, czy zrobił to w takim przekonaniu i świadomie, bluźniąc Bogu, że nieprawda, że był jeden i ty możesz ukrzyżować jednego, czyli i ty możesz zabić Boga. Jak wy oceniacie, w jakim duchu ten człowiek to zrobił, w jakim przekonaniu? Bo jeżeli zrobił to okłamany, jeżeli zrobił to w swojej ignorancji i głupocie, to takie coś mu zostanie, powinno zostać wybaczone, jeżeli on to kiedyś zrozumie, przeprosi, prawda? Ale jeżeli on świadomie bluźni, kochani, przeciwko Bogu, to jest według mnie ciężka sprawa. To już jest ciężka sprawa. Jeżeli się z takiego czegoś nie opamięta i będzie dalej takie rzeczy robił, to będzie ciężki wyrok, jeżeli on za to nie przeprosi. Bo wiemy, że jak przeprosi, to Pan Bóg wybacza, ale trzeba zrozumieć swój błąd. To nie jest tak, że my nabroimy, no nie? I w nosie mamy, nie przepraszamy, bo chodzimy w przekonaniu, że Bóg i tak mi wybaczy. To ludzie są w głębokim błędzie. A tym bardziej, jeżeli na przykład jeszcze komuś nie wybaczamy, ktoś przychodzi prosić z nas o wybaczenie, a my nie wybaczamy, to takim ludziom też Bóg nie wybaczy. Bo powie, z jakiej racji? Dlaczego ja muszę wybaczać tobie, a ty nie mogłeś wybaczyć człowiekowi, który cię o to prosił? Prawda? Więc tu jest naprawdę ciężka akcja. Ja byłem w totalnym szoku. Ja w ogóle byłem w szoku, ale myślałem, że to jest jakiś wirus, jakiś fake. Wiecie, jak wirusy krążą po internecie, żeby kliknąć w linka i potem masz komputer zawirusowany. No ale nie wyglądało mi to właśnie na ten wirus i napisałem w komentarzu, bo tu jest właśnie stwierdzenie. Podoba się, to napisz. No to napisałem, że nie podoba się. Więc to, moi kochani, tak nieładnie to wygląda tu. I jeżeli chcecie, podzielcie się swoim zdaniem, co wy o tym myślicie, aczkolwiek widząc wasze komentarze i jak się angażujecie, kiedy wypowiadacie się pod filmami, to jesteście ludźmi wierzącymi, więc przypuszczam, że macie takie samo zdanie na ten temat jak ja, na temat tego, co się tutaj wydarzyło. Odnośnie komentarzy, moi drodzy, to jeszcze w tym filmiku chciałbym skorzystać z okazji i bardzo wam podziękować za to, że się angażujecie, bo też byłem w drugim szoku ostatnio, kiedy zobaczyłem, ile jest komentarzy pod ostatnim filmem. Nie spodziewałem się w ogóle, że będzie takie globalne poruszenie. Chodzi mi tutaj o ten film i bardzo szybko, bardzo dużo komentarzy się pojawiło. Zobaczcie sami tutaj, ile tego jest. Bardzo wszystkim dziękuję za te komentarze, bo w filmie, który przygotowuję, będę chciał wykorzystać komentarze, dokładnie dwa tutaj, będą mi bardzo potrzebne. Komentarz Zofii So i bodajże komentarz Jacka Kopczewskiego. Serdecznie was pozdrawiam. I ciebie, Zofio, i ciebie, Jacku, no i wszystkich, którzy wzięli udział tutaj w tych komentarzach i wszystkich, którzy mnie oglądają, oczywiście, żeby nikt się nie poczuł pominięty, ale te komentarze chciałbym
właśnie wykorzystać. I jeszcze takim przewodnim komentarzem, który chciałbym wykorzystać, będzie komentarz użytkownika: nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. Taki ma nick, tutaj widzicie długi, ale bardzo mi się podoba. I ten komentarz będę chciał nagnie też nie moja wykorzystać. Wola, lecz twoja niech się stanie. Przepraszam, coś mi się włączyło. I będę chciał właśnie ten komentarz wykorzystać, bo jest tutaj bardzo fajnie napisane to, co będę chciał omawiać. Też w taki prosty, logiczny sposób. Dziękuję Wam właśnie za te komentarze, kochani. Cieszę się, że jesteście aktywni, że bierzecie udział w dyskusjach. Na maila też otrzymuję, ale na maila to już raczej otrzymuję pytania. Takie, no, jeżeli ktoś ma coś go dręczy, to pisze mi na maila i tam też Wam odpowiadam. Chciałbym Wam powiedzieć, że jeżeli zadajecie mi tutaj pytanie, na przykład pod jakimś filmem, to jestem w stanie w miarę krótki sposób odpowiedzieć ogólnikowo. Natomiast jeżeli jest to głębszy temat, to zapraszam na maila, gdzie też nie odpowiadam całymi esejami, tylko może to brzydko, ale odpowiadam tak, no, zdawkowo i odpowiadam krótko. Nie robię całych właśnie takich wywodów, bo po prostu wolę, jeżeli ktoś ma problem, to wolę umówić się i porozmawiać, czy przez telefon, czy przez komunikator na Facebooku, czy przez jakąś inną platformę, czy przez tam WhatsAppa, obojętnie. Ale pamiętajcie, kochani, że napisanie czegoś, jeżeli ja piszę coś i poświęcam temu godzinę, to ja Wam to przekażę w 5 minut ustnie. To, co ja piszę godzinę. Więc chciałbym, żebyście wzięli to pod uwagę. Jest właśnie pewien użytkownik też tutaj YouTube'a, który mnie ogląda, zadaje ciekawe pytania, naprawdę ciekawe pytania. Chciałbym na to wszystko odpowiedzieć, ale człowieka tego męczą pytania, które wymagają po prostu opowiedzenia całej historii Słowa Bożego. Bo jedno z drugiego, prawda, wynika. Nie jest to takie pytanie typu, jak na przykład ostatnio dostałem maila, czy Pan Jezus pił wino, prawda? Tylko jest to pytanie, kim jest diabeł, prawda? Jak to się dzieje, że zło, że jest dobro i tak dalej, i tak dalej. Tego się nie da opowiedzieć w 3 sekundy, tego się nie da napisać i poprzeć tylko dwoma wersetami, bo trzeba przeanalizować po prostu, jak to było, kim, jak to się w ogóle stało, że ta istota zaczęła być diabłem i szatanem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, do czego to wszystko dąży, prawda? Bo jeżeli ktoś chce znać, wiedzieć naturę na przykład diabła, no to możemy to, mogę to powiedzieć w jednym czy w dwóch zdaniach, no ale co to da, jak to nie pozwoli zrozumieć całej istoty rzeczy, do czego to zdąża, do czego to wszystko zmierza. Więc naprawdę zapraszam do rozmowy takiej przez Messenger. Jeżeli ktoś sobie zażyczy, ja jestem bardzo często dostępny i na pewno na takie sprawy znajdę czas. Naprawdę. Bo to są sprawy najważniejsze. Robię mnóstwo w życiu niepotrzebnych rzeczy, robię mnóstwo w życiu bzdurnych rzeczy, na które poświęcam czas, więc ten czas, jeżeli zamienię na służbę dla Pana Boga, to będzie bardzo wspaniała
sprawa i bardzo chętnie to zrobię, prawda? Więc nie bójcie się, bo ja nie gryzę, tylko jak mówię, musimy się dzwonić i wtedy porozmawiać, ponieważ w rozmowie, jeżeli coś komuś przekazuje, to ten ktoś może też mieć inne pytanie i w ten sposób sobie wyjaśniamy pewne rzeczy. I zauważam, że ludzi wielu ma taki problem, jak ja miałem kiedyś, że chciałem wiedzieć wszystko od razu. Natomiast z perspektywy czasu teraz widzę, że jest to niemożliwe, aby w jeden wieczór dowiedzieć się wszystkiego. Oczywiście ja mógłbym wszystko opowiedzieć w skrócie, natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby wylać jakąś tam wiedzę, tylko chodzi o to, żeby wytłumaczyć, aby człowiek drugi zrozumiał to, bo ja już kiedyś nagrywałem film o rozumieniu, o zrozumieniu pewnych rzeczy i to jest najważniejsze, bo suche regułki, kochani, albo jeżeli ja ci powiem, że ty musisz na przykład codziennie 3 razy skakać na jednej nodze i wtedy będziesz zdrowy, no to to jest ok, nie? Będziesz skakać na tej nodze, jednej nodze 3 razy dziennie i będziesz zdrowy, ale ty się musisz dowiedzieć, dlaczego ja ci każę skakać na jednej nodze, żebyś był zdrowy. Rozumiecie? Tu chodzi o zrozumienie. Tu chodzi o to, żeby wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, a nie jak baran, że tak brzydko powiem, powtarzać, bo ktoś mi tak powiedział. Pan Bóg wszystko w swoim Słowie nam tłumaczy. Wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym, wystarcza nam, aby rzeczy ze Słowa Bożego zrozumieć, dlaczego tak się działo. Ale nie jest to możliwe, żeby to zrobić w ciągu 5 minut, kochani. To jest niemożliwe. Mówię o rozumieniu, żeby ktoś zrozumiał wszystko w 5 minut. To się nie da po prostu, bo na wiele rzeczy trzeba odpowiedzieć i wtedy człowiek musi sobie posklejać to też po kolei, ale myślę, że jak ktoś jest bardzo bystry i w dodatku prowadzony przez Ducha Świętego, to bardzo szybko zrozumie i wręcz będzie nawet nie przegryzał tego, co usłyszy, tylko połykał w całości, prawda, bo no, ma takie pragnienie. Ja miałem tak właśnie po narodzeniu się na nowo, że łaknąłem każdej wiedzy, która dotyczyła Słowa Bożego, wszystko mnie interesowało, wszystko trafiało bezpośrednio do mojego serca i Duch Święty to właśnie porządkował w logiczną całość. Ale ten proces trwa do dziś, a to już jest kilka lat. To już mogę liczyć w latach ten czas. Więc to nie było tak od razu, że narodziłem się na nowo i od razu miałem wlaną do głowy całą wiedzę. No to nie jest tak. Wiele rzeczy musimy, aby zrozumieć, to musimy na przykład, przynajmniej ja tak mam, że muszę sam tego doświadczyć, muszę przez to przejść. Wtedy najlepiej się rozumie te rzeczy. Chyba że ktoś wykazuje się bardzo dużą empatią i potrafi się w czyjeś buty na przykład ubrać nagle, stanąć i wyobrazić, jak to jest. To jest też inna sprawa. Lepsze od mężczyzn są w tym kobiety. Niestety, drodzy panowie, stwierdzam to na podstawie życia, które przeżyłem tych lat, że panie mają coś takiego właśnie w sobie niesamowitego, że potrafią, są bardziej czułe, potrafią właśnie jakby wczuć się w rolę innego człowieka. Aczkolwiek nie mówię, że panowie nie, bo to, na to nie ma regułki. Natomiast no, tak zauważyłem. Ja teraz na przykład bardziej, tak samo bardziej potrafię wczuć się w czyjąś rolę, niż to było przed moim narodzeniem się na nowo. Też tak jest, że Bóg zmienia serca.
Może nie tyle potrafię stanąć w miejscu tego człowieka, co po prostu odzywa się we mnie właśnie to nazywa się to prowadzenie Duchem Świętym, że my słuchamy tego, co mówi Duch Święty, że On nas tak kieruje, bo jesteśmy według Ducha już narodzeni z Boga. I to jest to, że nie tyle właśnie staje po. W postaci tego człowieka, tam w jego, wczuwam się w niego, tylko tak jestem kierowany, że wiem, że zrobienie tego czy tego może sprawić mu na przykład przykrość albo radość. Prawda? Takie są bardziej głębokie odczucia, kiedy człowiek narodzi się na nowo, te pozytywne odczucia. I za to jestem Panu Bogu wdzięczny, bo kiedyś bez żadnego problemu krzywdziłem ludzi, natomiast dzisiaj nie jestem w stanie świadomie nikogo skrzywdzić ani w jakiś sposób upokorzyć, aby on czuł się wyjątkowo podle. Natomiast kiedyś robiłem okropne rzeczy i nie odczuwałem tego w ten sposób, że miałem jakieś mocne wyrzuty sumienia czy coś takiego. Absolutnie tego nie było, więc sam po sobie zauważam, jaka jest przemiana, kiedy człowiek narodzi się na nowo. Wiem o tym, że wielu z was też tego doświadcza. Natomiast tej różnicy może nie zauważyć człowiek, który nie był podły, tak jak ja kiedyś, no tylko był po prostu, no, ujmijmy to pospolicie, normalny, prawda? Bo ja wyjątkowo potrafiłem krzywdzić ludzi, byłem wyjątkowy pod tym względem, dlatego ja zauważam widocznie tą różnicę i to są dla mnie cuda na moim tutaj przykładzie. Sam dla siebie jestem przykładem cudu, który się fizycznie wręcz na mnie dokonał, bo ja fizycznie krzywdziłem i psychicznie. Tak to było kiedyś, a tak już nie jest dzisiaj. Niektórzy tego nie rozumieją. Ludzie niewierzący tego nie zrozumieją nigdy. To też jest taka pewna prawidłowość, że człowiek wierzący, ale nienarodzony na nowo jeszcze, stara się to zrozumieć. Człowiek narodzony na nowo dopiero jest w stanie zrozumieć w 100% drugiego, który się na nowo narodził, bo sam tego doświadczył i wie, że jest to możliwe. Natomiast człowiek niewierzący nie jest w stanie sobie tego nawet wyobrazić, ponieważ uzna to za jakiś, że coś ci się wydaje, prawda? Że wczoraj przeklinałeś, a przespałeś się, wstałeś rano i po prostu nie musisz przeklinać, albo nie jesteś w stanie skłamać. Nie są ci ludzie w stanie sobie tego wyobrazić. To już tak, też z innej beczki. Moi drodzy, na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Możecie się podzielić ze mną swoimi refleksjami o tym, co jest tematem filmu, czyli herezję z tego screena, co zobaczyliście, jak chcecie, piszcie. Pozdrawiam was, kochani, dziękuję wam za poświęcony czas. Błogosławię was wszystkich i do następnego razu z Panem Bogiem. Jeszcze raz ja, bo nie dało mi to spokoju i mówiłem wam o tym napominaniu heretyków, prawda? Chciałbym, żebyście jednak, bo ja wiem, że wy wierzycie mi, że takie wersety są, o których ja wam mówię, że są w Piśmie Świętym, że Słowo Boże tak mówi. Ja wiem, że wy mi wierzycie, aczkolwiek należy sprawdzać wszystko, prawda? Ale akurat na tym mi zależy, żebyście wiedzieli, gdzie to jest, żebyście nie mieli wyrzutów sumienia, że przed Panem Bogiem po prostu, no, Pan Bóg powie, przecież mogłeś walczyć o tego człowieka,
A wy będziecie mieć wyrzuty sumienia, żeście go upomnieli raz, drugi, nie pomogło i zostawiliście go, i on przez was pójdzie na śmierć. Bo takie podszepty ze złej strony duchowej przychodzą, ja takie miałem. To są niepotrzebne wyrzuty sumienia, a to się przeradza w coś niedobrego, to się przeradza w nękanie innego człowieka, bo on to tak odbiera, że wy go nękacie. Natomiast on chce mieć swoją rację, więc niech ją ma, bo na to zezwala Słowo Boże. I proszę bardzo, kochani, odnalazłem to bardzo szybko dla was. Jest to list do Tytusa, rozdział 3, werset 10. Tutaj to macie. A brzmi to tak: heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Widzicie? Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj. Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Także, kochani, macie pełne prawo, aby nie walczyć z takim człowiekiem, nie przekomarzać się i nie kłócić, bo to do niczego nie prowadzi. Jak widzicie, o tym mówi Słowo Boże. To do niczego was nie zaprowadzi. Także heretyków unikamy. Upominamy, jeżeli tak czujecie, jeżeli mocno was zabolą te słowa, tak mnie to zabolało z tego filmu, co wam pokazałem, jeżeli was mocno zabolą słowa jakiegoś heretyka, bo niektórymi się nie trzeba przejmować w ogóle, to trzeba w ogóle zostawiać, ja wiele przepuszczam, ale jeżeli coś mocno was zaboli, jeżeli to godzi w waszego Boga, to upomnijcie i zostawcie. Dzięki, kochani, trzymajcie się z Panem Bogiem.